Energia i biznes to temat 6. Forum Biznesowego Pogranicza, jakie odbędzie się w tym tygodniu w Suwałkach. Organizatorem przedsięwzięcia jest tutejszy Park Naukowo-Technologiczny. Do udziału w wydarzeniu zaproszono ekspertów, ale również przedsiębiorców, instytucje i organizacje otoczenia biznesu oraz władze publiczne. Dobór tematu tegorocznego forum zdaje się być oczywisty. Polska i Europa znalazły się w energetycznym kryzysie, który stanowi bardzo poważne wyzwanie nie tylko dla przeciętnego Kowalskiego, który z przerażeniem patrzy na ceny paliw, czy obawia się gwałtownego wzrostu rachunków za każdy rodzaj energii, od cieplnej po elektryczną. Wśród prelegentów Suwalskiego Forum znajdujemy profesora Witolda Orłowskiego, ekonomistę, który wypowie się na temat perspektyw polskiej gospodarki, Janusza Steinhoffa i Piotra Woźniaka, byłych ministrów gospodarki, którzy wezmą udział w debacie na temat bezpieczeństwa energetycznego Polski. W pierwszym dniu uczestnicy usłyszą wykład Artura Bartoszewicza z SGH zatytułowany Biznes pod wpływem inflacji, wojny, podwyżek cen energii i geopolityki. Na temat alternatywnego paliwa. Odpadów. Dyskutować będą prezydent Czesław Renkiewicz, Zbigniew Walędzewicz, prezes lokalnego przedsiębiorstwa gospodarki odpadami oraz Konrad Nowak, prezes olsztyńskiej ciepłowni i Michał Stefanowicz, prezes białostockiej spalarni odpadów. Gdy dodamy, że w Suwałkach od wielu miesięcy planuje się budowę lokalnej spalarni odpadów, temat staje się bardzo interesujący. Drugi dzień poświęcony będzie instrumentom wsparcia przedsiębiorstw, poprawie efektywności energetycznej oraz odnawialnym źródłom energii. Tego dnia o perspektywach współczesnych ciepłowni podyskutują również przedstawiciele suwalskiego PEC-u, ciepłowni Ełckiej i dyrekcja sieci ciepłowniczych w Alitusie. Forum będzie także doskonałą okazją do kuluarowych spotkań, wymiany doświadczeń i szukania akceptowanych rozwiązań.